To dzisiejsze czytanie, które przypomina nam o tym, że niejednokrotnie wątpimy, że Bóg jest obecny w naszym życiu, że spotykają nas takie rzeczy, które mówimy: Bóg mnie zostawił, Bóg mnie opuścił, jestem sam. Tak jak Gedeon mówi, gdzie jest ten Bóg, który był z nami, który teraz zostawił nas i jesteśmy w rękach Madianitów? Bóg mówi, zawsze jestem z tobą, zawsze jestem gotowy cię wybawić, bo jestem pokojem. Pokój, który przynosi Chrystus, to jest pewność. To jest pewność tego, że przetrwasz to, co jest najtrudniejsze. Bóg nie przynosi ci pokoju, że będzie wszystko cudowne. Bóg przynosi pokój, który mówi, jestem z tobą. Nie musisz się bać. Nie musisz niczego obawiać. Ja będę walczył z tobą. Nigdy cię nie zostawię. Prośmy dzisiaj dla siebie, dla każdego z nas, o to, abyśmy potrafili zaufać Bogu, że On zawsze z nami walczy, że On pokona wszystkich naszych wrogów, że On jest pokojem, który dodaje nam siły, odwagi i męstwa, aby przetrwać to, co trudne w naszym życiu. Dobrze znamy świętego Piotra i dobrze znamy jego historię. I kiedy słyszymy te jego deklaracje, to jego zapewnienie o pozostawieniu wszystkiego, o opuszczeniu wszystkiego i pójściu za Chrystusem, możemy kiwać głową i mówić: Piotrze, chyba nie wiesz, o czym ty mówisz. Jakie wszystko? Przecież ty ciągle będziesz po swojemu chciał iść, albo przed Chrystusem, albo obok Chrystusa. Przecież będziesz miał ciągle w głowie jakieś swoje aspiracje, swoje wyobrażenia. I tak możemy niedowierzać w te deklaracje Piotra. Tymczasem Pan Jezus równie dobrze zna Piotra. I wie doskonale, że ta deklaracja Piotra jest bardzo poważna i bardzo na serio. I Pan Jezus, kiedy słyszy te słowa, to traktuje tę deklarację Piotra szalenie poważnie i można powiedzieć, że przyjmuje to wszystko Piotra i odpowiada mu w taki bardzo poważny sposób. Tak, opuściliście wszystko, ale otrzymacie dużo, dużo więcej. Dla mnie ta Ewangelia jest taką wielką opowieścią o nadziei. O tym, że może w oczach ludzi to moje wszystko, które oddaję Panu Bogu, jest bardzo małe i nieznaczące. Że może i jeżeli chodzi o moje życie, ktoś stoi obok, kiwa głową i sobie myśli, no jakie wszystko. Natomiast to wszystko, chociażby było czymś bardzo małym i niepozornym, Pan Jezus przyjmuje bardzo poważnie. Te moje deklaracje, które może czasami, no niestety jakoś ich może nie wypełniam, może nie do końca realizuję to, co Panu Bogu obiecuję, przyrzekam, że każde z tych słów, które Panu Bogu wypowiadam, Pan Bóg traktuje bardzo poważnie. I myślę, że dzisiaj warto Pana Boga za to uwielbiać, że On każde nasze słowo, każdą naszą deklarację traktuje bardzo, bardzo poważnie. Dziękujemy naszym patronom. Bez Was nie moglibyśmy głosić w tej formie.